Pierwsze moje pytanie będzie dotyczyło planów inwestycyjnych. Czy planuje Pan jakieś duże inwestycje w tym roku? No, obecnie jesteśmy zaspokojeni, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, choćby z tego tytułu, że plany inwestycyjne, które rozpoczęły się w roku 2013, kiedy spółka weszła na giełdę papierów wartościowych, to w zasadzie cały proces ten przeprowadziliśmy. My spodziewaliśmy się tak naprawdę, że okres między 2013, powiedzmy, do dnia dzisiejszego, to będzie okres, kiedy polscy przedsiębiorcy już nie będą mogli korzystać z niskich kosztów pracy, a tak naprawdę mocno należy się uzbrajać wewnętrznie, w organizację wewnętrzną ku temu, żeby móc przeprowadzać inwestycje tak o wysokim zaawansowaniu technologicznym do tego, żeby móc obniżać bezpośrednie koszty pracy i przekształcać to w obsługę maszynową, komputerową tak naprawdę, do tego, żeby się przygotować do wyższego poziomu wynagrodzeń. I wydaje się, że to przeprowadziliśmy z bardzo dobrym skutkiem. Na dzisiaj jakby nie odczuwamy takiego problemu związanego ze wzrastającymi bezpośrednio kosztami pracy i pracowników. Czyli już jesteście w tym przemyśle 4.0? Tak, jesteśmy dokładnie tak jak Pani przedstawiła. Możemy się pochwalić tym, że spełniamy te wymogi. Ja zapytam przewrotnie. Czy zmiany klimatu wpłynęły na Państwa branżę? Tak. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest to, że z założenia takiego średnioterminowego, w zasadzie spółka powstała zupełnie od zera, z mojego pomysłu. To jest przedsiębiorstwo, które będzie miało za kilka lat już blisko 20-letnią historię produkcyjną. Natomiast zmiany klimatyczne to jedno, dwa, że przybywa nas na ziemi. Tak naprawdę duży wzrost, przyrost naturalny i wzrost ilości ludzi na ziemi ma bezpośredni wpływ na takie potrzeby bezpośrednie. W tym jest właśnie prawidłowe przechowanie żywności. I do tego, że jest nas więcej, to tak naprawdę no, trochę niszczymy tą planetę i co widzimy w ostatnich latach, co bezpośrednio przekłada się na zmiany klimatyczne, co bezpośrednio wpływa na to, że w jednych miejscach występują kataklizmy, susze, zalania pewnych rejonów, a w inne rejony świata wypadałoby mocniej wykorzystać pod względem produkcji rolnej, przechowania prawidłowego tylko żywności, choćby Afryka. A tak naprawdę przedsiębiorstwo od 2012 roku kieruje się w kierunku rozwoju na rynku afrykańskim, który ja uważam jako potencjalnie jeden z najmocniejszych regionów na ziemi do tego, żeby móc tam taki biznes przeprowadzać. Klimat w Afryce subsaharyjskiej tak naprawdę jest idealny do prowadzenia produkcji rolnej, a on jest na początku drogi, stąd też wysoko zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa polskie o polskim produktem mogą tam szukać i tak jakby na naszym przykładzie widzimy, że szukamy tam z dobrym skutkiem jakby rozwoju naszej branży i branży właśnie bezpośrednio w przechowywaniu żywności, tej takiej bezpośredniej, choćby nasion roślin. A czy korzysta Pan też z tych rządowych programów wsparcia eksportu? Tu chciałem dodać tak, że w zasadzie to zbiegaliśmy się też od okresu, gdzie właśnie po 2012 lub 2013 Go Afryka obecnie jest wzmożony jakby nacisk na wzrost eksportu. No to ja uważam, że jest to jedyny tak naprawdę kierunek dla polskich przedsiębiorców, żeby kierować się ku mocnemu przetworzeniu własnego produktu, żeby tworzyć własną markę, żeby tworzyć produkty o wysokim zaawansowaniu technologicznym, żeby mógł przebijać się na rynkach międzynarodowych właśnie przy wsparciu tego eksportu tak naprawdę, bo dzisiaj rządowe zarówno, ale także i finansowe wsparcie eksportu, no to jest element, który w ostatnich latach bardzo mocno my pozytywnie odczuwamy i choćby ostatni kontrakt nasz również na rynku ukraińskim, gdzie po raz pierwszy w historii Polski podpisaliśmy kontrakt pod ubezpieczenie KUKE, pod polisę KUKE. To jest tak naprawdę kontrakt z finansowaniem dostawcy. Tego Polska jeszcze nie robiła, to i zarówno KUKE, jak i Bank PGK również oficjalnie pochwaliły się na swoich stronach, że po raz pierwszy z firmą Ferum w historii Polski stworzyliśmy taki, czy doprowadziliśmy takiego kontraktu i obecnie go realizujemy. To jest bardzo dużo wartościowo, to jest blisko 50 milionów euro kontrakt, który niedawno zawiązaliśmy i obecnie on jest wykonywany przez nas właśnie na rynku ukraińskim. A jakie są plany ekspansji zagranicznej, jakie kierunki i jakie kraje?
No to obecnie tak duchowo najbardziej wyczuwam jednak Afrykę, z tego tytułu, że średnioterminowo, nawet długoterminowo to jest naprawdę rynek, który powinniśmy dostrzegać najbardziej pozytywnie w tym sektorze oczywiście, bo głęboka ocena własna musi mieć tu duże znaczenie, czyli tak naprawdę przedsiębiorcy, którzy chcą działać na pewnych rynkach, muszą własną ocenę przeprowadzić. Dla nas ochrona żywności, przy tym, że Afrykanów przybędzie w najbliższych kilkunastu do kilkudziesięciu lat około miliarda, to tak naprawdę oni również na dziś borykają się ze zmianami tymi klimatycznymi, ale tak naprawdę borykają się z problemami ochrony żywności. Tam na dzisiaj oficjalnie blisko 50% takiej bezpośrednio produkcji rolnej zbóż, w tym kukurydzy, po prostu się psuje. Choćby dlatego, że po porze suchej przychodzi pora deszczowa, jest wysoka wilgotność i tak naprawdę chronienie tego ma kluczowe znaczenie na tym kontynencie. To bym tak powiedział i to też odczuwam to jako bezpośrednią ekspansję, taką, którą obecnie realizujemy i będziemy ją realizować, uważam, tak długoterminowo, już nawet nie średnioterminowo, ale kilkadziesiąt najbliższych lat, ile sił jeszcze wystarczy, może moje kolejne pokolenie również będzie to podtrzymywać. No choćby z tego tytułu, że mamy tą samą strefę czasową, nie mamy historii kolonizacyjnej, mamy podobne kultury, ten klimat nam też, tak powiedzmy, sprzyja pod względem możliwości dokonywania dzieła. Dzisiaj nie mamy też na tym rynku za wiele konkurencji. Rzeczywiście w technologiach takiego typu nie borykamy się z nikim, kto nam konkuruje tak naprawdę. Do tego sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, czyli wsparcie eksportu, otwarcie ambasady polskiej w Tanzanii. My tam mamy też własny oddział, mamy tam Polaków, tu panowie, którzy tutaj ze mną stali. Jeden z nich jest też dyrektorem oddziału w Tanzanii. I mamy tam kilkadziesiąt obecnie osób, które bezpośrednio realizują kontrakt, to z dobrym skutkiem. Ja początkowo miałem wysokie obawy co do tego procesu realizacyjnego, natomiast jeżeli podchodzi się do takich trudnych tematów z dużym spokojem i z mocnym zacięciem tak naprawdę, no to odczuwamy pozytywne takie sygnały z tego rynku. Ja jestem bardzo zadowolony po tych kilku latach pracy. Uważam, że na pewno tego rynku nie będziemy chcieli opuścić samodzielnie. Jeżeli Polska będzie nadal utrzymywać ten kierunek wsparcia eksportu, jakby też będziemy widzieć to samo, że mocno zaawansowane polskie technologie, które mogą wchodzić na takie rynki międzynarodowe, które poprzez to wspierają też nasz rynek pracy tutaj wewnętrznie, no to uważam, że to jest jeden z podstawowych elementów. To co do, jeszcze jedna rzecz, którą bardzo bym chciał tutaj dodać, to jest to, że staramy się też o to, żeby na ten rynek polski przyciągać też studentów i jakby tą myśl intelektualną przerzucać na ten rynek afrykański. Bo tak naprawdę wydaje się, że tego jeszcze brakuje, że następnym etapem powinno być, czy w zasadzie już w zasadzie powinniśmy się tym zajmować, żeby wsparcie również szkolnictwa w kierunku szkolenia, czy jakby zwiększania umiejętności przyszłych pracowników na tamtym rynku, właśnie studentów czarnoskórych, Afrykanów, to wypadałoby tak naprawdę, czy staramy się o to, żeby to jeszcze mocno naciskać i żeby to się udało jeszcze w najbliższych kilkunastu latach zrobić. To jest bardzo ważny element, uważam, że kluczowy, bo z tego tytułu, że powiedzmy maszyny, urządzenia, które produkujemy, to uważam, że to umiemy już robić. Natomiast wypadałoby, żeby ta kultura prowadzenia tego agrarna tak naprawdę, czyli produkcja ta roślina w tamtych rejonach, no tak naprawdę wypadałoby, żeby chociaż w najbliższych 5-10 latach chociaż podwoić ilość produkowanego towaru.